Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20 na moim kanale. Odcinek nagrywany 7 grudnia, około godziny 19.20. Ostatnio graliśmy 27 listopada. 130,5 godziny mam już przegrane. Całkiem sporo nie grałem. 23, tak? Tam było? Czy 7? Dwa tygodnie jakoś, nie? Sporo. Będę już zaraz przypomnieć, co tam dokładnie będziemy mieć do roboty. Ponieważ właśnie zapomniałem. Widzę, że na pewno bawełna. Więc możemy tutaj pracowników puścić na pole numer 12. Okej. A tutaj jak to wygląda? Świnie do załadowania i konie ujeżdżone. To chyba robiłem poza odcinkiem. Okej. A do roboty ostatnio pojąłem zwierzęta. Teraz wydaje mi się. A jeszcze mamy tutaj soję do zbioru. A i tu właśnie znowu do zbioru. Ten klas był nieopróżniony. Aczkolwiek właśnie kolejny raz mamy te wszystkie pola gotowe. Elegancko. Także puszczamy tu na soję. Na szósteczkę klasa. Na tutaj dywujeczkę od początku koło farmy fynda, czyli 2, 3, 4, 5 fynd, 6, 8, 9, 10 klasik. Dobra. Ja ostatnio poiłem zwierzęta. Nie pamiętam, czy ścieliłem im słomy, czy nie. Jakiś czas temu, na pewno. Pełno mają, dobra. Pełno, prawie pełno i tu też pełno. Ścieliłem, ok. Też w jednym z poprzednich odcinków. Także można by je nakarmić właśnie. Ewentualnie też sianokosy właśnie zrobić. No to się ze sobą łączy. Aczkolwiek zobaczymy jeszcze co będziemy robić. Póki co to muszę ogarnąć pracowników. Dobra. Ci tu wszyscy już śmigają. Ilu ich tu śmiga już? I statystyki ostatnio się właśnie okazało. Zobaczyliśmy sobie, ile może być maksymalnie pracowników. Już więcej nie mogę zatrudnić. Aha, tu na 11 jest siewnik do puszczenia. A czas jest rzeczywisty. Czemu czas jest rzeczywisty? Coś miałem sprzedawać? Czy te świnie, czy... Czy po prostu czekałem sobie na nagrywanie odcinka, żeby te świnie załadować, żeby mi się nie rozmnażały? Nie pamiętam. Szkoda, że mleko jest teraz za 1671. Wyższa cena niż ostatnio sprzedawałem. Bardzo dużą ilość mleka. Teraz ile mam tego mleka? 15 tysięcy, pół beczki. No i cena jest lepsza. No nie, nie będę jechał teraz sprzedawać. Nie będę teraz jechał sprzedawać. Ale szkoda, że ta cena jest właśnie taka teraz wyższa niż wtedy, kiedy sprzedawałem. No cóż. Nawet to nie mogłem poczekać. No ale trudno. 1700 prawie bawełna, także nie za ciekawie. 2000 prawie za soję. Miałem chyba zobaczyć. Czy tą soję chcę sprzedawać? Nie pamiętam. Prawie 2000. No dobra, na razie czas sobie jechać na rzeczywistym. Nagram ten odcinek i wtedy się zastanowię właśnie, czy będę tą soję sprzedawać i co tam dalej robić. Tutaj bawełna dalej, dobra. Tu zaraz możemy z tą trawą podziałać. A tutaj mam tych świn 2/3 już. Gospodarstwo. Tak, pełno. Potwierdź. No dobra, także mamy 36 świń w przyczepie. Tutaj ewentualnie kukurydzy można by przywieźć z silosu. Tutaj było nawiezione? Tak, jednostka jest nawieziona.
Okej. A teraz tu menu siedzę i nawet ten tutaj case nie dojechał do końca. Nieźle. Dobra, tutaj ostatnio chyba ścieliliśmy, tak? W tym odcinku. Nie w poprzednim, ale JCB nie był ruszany od tego momentu. Przepniemy go do naczepy i lecimy do klasa, bo on tam nie był opróżniony ostatnio. Po zbiorze ostatniego pola, więc chyba, że czymś większym na przykład. Ups, matko bosko. Masakr. Czymś większym. Tam klo. JCB-kiem pojedziemy. O, właśnie pełen ma zbiornik. Informuję. Nie będziemy już teraz przedłużać. Także sobie podjedziemy do klasika, opróżnimy. Ciekawe, z której strony ma rurę. Nie, nie chcę tego. Proszę nie włączaj tempomatu. Niestety z tamtej strony ma rurę. No dobra. No dobra, w porządeczku. Także odcinek nagrywam w środę, 7 grudnia. Cały tydzień właśnie mam. A teraz codziennie publikacja odcinków. W poniedziałek właśnie tak jak zazwyczaj Farming 20, czyli ta seria, którą teraz nagrywam, aczkolwiek w poniedziałek wrzucałem odcinek, dwa odcinki temu, niż ten, który oglądacie. Tutaj Deutsch Farm. A tu jest Fint. Dobra, to klasa przepniemy w takim razie. Chociaż tutaj mam bardziej obornik niż gnojówkę, nie? No, także jednak. Ale dobra. Weźmiemy klasa, a Fendem ewentualnie, jak będę nawoził, to się przepnę. Ewentualnie się przepnę. I teraz która to przyczepa jest większa? Ta brudna chyba. Ta brudna jest większa. Dobra, polecie mi ją umyć. Kurczę, nie będę taki. Tu się ładnie zawiniemy. O, pięknie, ale nie chciałem tego. A tu się nie wyłącza ten masem. To ciekawe. Chociaż w sumie mogę jeszcze podjechać sobie. W takim razie. Nie, nie będę teraz jechał. Do świń. Do świń nie będę jechał. Myślę, że w kolejnym odcinku nakarmimy sobie świnie i krowy. Dzisiaj pojadę ewentualnie na myjnię jeszcze z tą przyczepą, bo jest brudna bardzo. No i możemy sobie zrobić sianokosy. A, tu jest ta beczka depnięta. No, stawaj i myj. Zablokowany został pracownik. A to przez co? A to przez co on został zablokowany? A przez JCB-ka, klas, dobra. Wszystko jasne. W którą stronę to był ten JCB? Nie wiem, podobnie pewnie. Pewnie podobnie, dobra, już mi tu 1/3 zasypał, 18 tysięcy z 408. No to nawet ponad 1/3. Tu mamy pełną. To myślę, że w kolejnym odcinku też chyba sobie. Zrobię tak, że. Da się to zrobić, żeby wózek został podpięty do naczepy, ale żebym odpiął wózek, nie? Bo teraz mi się odpina sama naczepa. Musiałbym zrobić tak, o, i odjechać, i teraz nie podpiąć, dobra. Teraz jest wózek przy naczepie i odpiąłem wózek, dobra. Także sobie odjedźmy. No, w kolejnym odcinku myślę, że jakimś tam dużym ciągnikiem, moim jednym z największych, ponad 500 konnych, sobie tu przyjedziemy. Nakarmimy świnie i sprzedamy je również czymś właśnie mocniejszym, żeby tym fendem małym nie jechać, go nie męczyć. Ten tu teraz kosi, dobra, zmieści się. Po rzędeczku powinienem puścić tego pracownika wcześniej, żeby teraz już było skoszone, ale trudno. Ale trudno w takim razie.
A jak to z zasianem u koni? I w ogóle ile sprawności? 44 jest sprawności. I siana mi się przydało luzem chyba zabrać. Można w kotkach zawieść. Ale dawno nie zbieram luzem. To sobie zbiorę luzem w takim razie. Tym możemy też bliżej podjechać, ale na razie nie będziemy go zatrudniać. Ten samochód tu stoi. Ciekawe. Dalej ten mały kultywator. Także jeszcze w tym odcinku możecie tutaj w komentarzach pisać pod odcinkiem pytanie właśnie z jednego z moich poprzednich odcinków. Który ciągnik wybrać? Czy ten Case, czy ten John Deere? Do kultywatora, który również jeden z dwóch. Albo ten Boer Gault 12 metrów, albo ten Hodge również 12 metrów. Także dajcie znać w komentarzu, który proponujecie, bo właśnie planuję sobie wymienić zestaw do kultywacji na jakiś większy. Tylko najpierw potrzebuję jeszcze potrzebuję najpierw zgrabić to. Chociaż w sumie tyle tego jest, że mogę sobie i trochę nawet pozbierać w ten sposób, nie? Bo rzeczywiście tego siana to jest dużo. Koszone już nie wiem ile razy, ale może z 5. Przetrząsacz jest większy, także właśnie. O, już jest maks pracowników. Okej. Kosiarka, dwa kombajny, a i tamten siewnik. I tamten siewnik. No to na razie zwolnimy sobie siewnik. Na razie zwolnimy siewnik. Bo dobrze to wie. Bo już tu miałem limit, kurczę, pracowników. Teraz już jak wsiądę sobie tu, to nie mam możliwości zatrudnienia. Mogę ewentualnie wysiąść sobie. Popatrzeć. Na zestaw z zewnątrz, który mogę sobie sam pracować. Ponieważ właśnie 6 to jest maksymalna liczba pracowników. Ostatnio też na odcinku sobie to zobaczyliśmy. Fendowi tu jeszcze się zmieści dużo. Ty możesz tu ewentualnie jeszcze sobie zebrać. Ten poprzeczniak. Czy tak się kopie, czy mi się zdaje? Ten klasik. W sumie kombajny też mam już od dawna takie same, nie? Ciągle tylko te same kombajny. A są większe. Są większe. Nie od premiery, ale właśnie w aktualizacjach wyszły również większe kombajny. Kiedyś miałem tego New Hollanda na początek, potem miałem John Deere bodajże, chyba tego małego, tak. A potem Fendt Ideal, potem sobie po update'cie kupiłem Klasa. A teraz jest jeszcze taki duży John Deere. Aczkolwiek ma małą pojemność, 14 tysięcy. Ten na razie nie, bo jeszcze będę chciał to nawieźć. Ten już tu skończył, możemy go puścić dalej. Jak to ruch wstrzymał, kurczę. Jedź pan. Bo ci łober we lusterko. Dobra, to w sumie tego klasa jak skończy, to puścimy. To puścimy ze zgrabiarką.
Klasik już skończył. Czy tu jeden przejazd będzie robił? Czy co on tu się przymierza? A już mu się przykrzyła robota. Klas tu ponownie zawitał przy kosiarkach, bo ostatnio też jeździł trochę z siewnikiem tamtym Amazon, który widać po lewej stronie. Dobra. W takim razie kosiareczki odczepiamy. Ups, nie ten przycisk. Nie ten przycisk. A, Fendik również skończył. Fendik już również skończył. Się poskładał, okej. Trochę omijaków to mu wyszło, nie? No ale dobra, już w takim razie nie będę find out tamtych sprzętów. Jakim jest właśnie... O panie, jaki duży pokos. No dobra. Niech zgrabia w takim razie, a ja sobie jeszcze przejadę na tamtą stronę. Żeby tam poza polem sobie przetrząsnąć, bo pewnie było pokoszone, a nie jest przetrząśnięte. Dokładnie. Długo się całkiem ten przetrząsacz rozkłada. Także chwilę trzeba poczekać. No, ale pokosy są fest. Pokosy są fest. W sumie tylko puścimy. Na wsteczym się nie przetrząsa, pamiętam jak w jednym z poprzednich farmingów, ale to kurczę 11 albo 13 była. Już nie pamiętam dokładnie. No niby jak się cofa i jedzie do przodu, to się tak przegrabie i robi się kubka. Ale w jednym właśnie z poprzednich farmingów było tak, że jak się cofało, to się ta trawa właśnie do tyłu tak odgrabiała i było jej coraz więcej, nie? Przerzucała się na tył coraz bardziej. No ale... Czego to takich gier wymagać, nie? Pod niektórymi względami powiem szczerze, że się uwsteczniła ta gra. Bo na przykład właśnie kiedyś były takie rzeczy, aczkolwiek kiedyś pamiętam, kurczę, jeszcze właśnie w tym farmingu, tym samym, o którym myślę, bo ja mam tutaj konkretną mapę, konkretne pole. Dobra, możemy go w takim razie puścić z powrotem. W tym właśnie konkretnym farmingu, na konkretnym polu właśnie, które mam teraz w pamięci, a nie dało się z menu tutaj, będąc w grze, podczas rozgrywki, zmienić prędkości czasu przyspieszenia. Trzeba było wchodzić do menu gry. Masakra, nie? Dobra. Kurczę, chciałem już od niego rzucać, ale nie no. W tym odcinku tego nie planowałem. Polecimy po przyczepę samozbierającą. No, spory ciągnik wziąłem do niej. One są jakieś większe w ogóle? W sumie nie będę może na... Chyba, że zdążę na szybko. Jest Fenty. Ups, nie zdążyłem. Fenty Shotmaker jest jeszcze. Są większe przyczepy. Ja mam taką 30 parę tysięcy. Właśnie Bergmankę. To mi wystarczało, powiem szczerze. Teraz to już i tak w Belle to robię. Oj się, tam przerzuca. Siano trawa. Jedź pan, nie narzekaj. Siano trawa, tak, idealnie. Sporo tego siana, ale ja bym chciał jeszcze zebrać poprzez ziaki. A masakra, dużo tego sypie. Teraz już ja mam nadzieję, że na trawę nie zmieni. Ale chyba ją zebrałem nawet. W ten sposób właśnie da się też oszukiwać, nie? Oszczędzać. Niektórzy to mogą nazwać oszustwem, ale po prostu oszczędzać. Zebrać tylko trochę siana, a
resztę trawy i będzie cała przepasiana, nie? Nie trzeba wszystkiego przetrząsać. 20 minut odcinka już minęła właśnie. Ta. Jak tam pracownicy? Stoi pociąg na stacji. Nie, chodziło mi o Finda. Jednak nie stoi, tylko jeszcze jedzie, ale już jest pełny prawie, także. Także podjedziemy. Poczekamy, aż wkręci. Zakończył pracę. Siewnik? Skrabiarka? Czy kombajn? Raczej skrabiarka. Na jedynce. No dobra. O, akurat teraz. Teraz tak jak małym urywkiem właśnie. To poprzednie pole robił. Większość jał tutaj po między, pomiędzy polami. Aczkolwiek teraz fajnie już kolejne pole zaczął. Całą się dokołością. Okej. Tutaj po tej soi to już raczej do siewnika, jak będę coś siał, płuczał pracownika, to napełni również nawóz, ponieważ nie mam za bardzo czym innym nawozić. Sporo ostatnio tego robiłem i się pokończyło. Praktycznie końcóweczka była. Jedną beczkę jeszcze można załadować, ewentualnie gnojówki, ale jedna jest pełna, ale tak to cię brakuje. Dobra. Chyba opróżnione. 17 tysięcy ma zbiornika, tak? Ten Fint. No to 1/4 mi chyba nasypał nawet. Teraz ma 80% drugi. Dobra. Akurat też dojeżdża do końca. Akurat też dojeżdża do końca. Także podjeżdżamy. No i to będzie 2/3. No być może po wymudzeniu tej soi jeszcze ją sprzedamy w jednym z poprzednich odcinków, jeżeli ta cena aktualna mnie będzie zadowalać, ale nad tym się jeszcze muszę zastanowić. Prześpię się z tym także. Także pomyślimy. W środku tak to wygląda. No, niewiele widać, niestety. Ale mi to kurczę zasypał ładnie. Powiem szczerze. Ładnie mi to zasypał, jeszcze tam całkowicie jeden przejazd mu został. Dobra, pozbieramy sobie siano w takim razie. Zaraz też się na prasę przepniemy. W sumie to klasem sobie prasę. Będziemy ciągać, będzie fajny taki zestaw z klasą. Klasowski, kurde. Pół pokosu i pełne. To jest w sumie niezgrabione. Ale to już może sobie pozbieram te omijaki poza odcinkiem. Chyba, że jeszcze ewentualnie za chwilę, jak się przysiądę do klasa, to przyjadę tam zrobić poprzeczniaki 1 albo 2. No dobra, to już tego zestawu nie będę rozpinał. Fendę od przyczepy. W kolejnym odcinku sobie pojedziemy nakarmić konie. Właśnie tym siadem. Masakra, jak dużo tego sypie. No, pokazy są konkret. Pokazy są konkret na pół wysokości ciągnika. Także tu sobie zaparkujemy i niech Fint na razie czeka do kolejnego odcinka, a my sobie jeszcze poprasujemy. Jak go wpycha pod górę, o masakra. Nieźle zakończył pracę klasik, tak? Puśćmy go w takim razie na kolejne pole.
Tylko nie tutaj, tylko tutaj. Dokładnie musiałem sobie łot kliknąć. Teraz się tu poskładał, kurczę. Trochę soi ma, ale się poskładał jak skończył. Także w sumie musimy też trochę wcześniej go włączyć. Chyba zrobiłem to za wcześnie akurat. Chociaż to, kurczę, się składa, rozkłada jeszcze trochę. Wyłączmy. I włączmy. Bo trochę mu to zajmuje. Ok. Teraz bijło elegancko. W takim razie się przesiadamy. Milion 652 tysiące na koncie. Całkiem sporą. Trzeba by to było jakoś mądrze wydać na więcej maszyn. Jeszcze jedno pole mi zostało. W lewym dolnym rogu. Ostatnio tam były buraki chyba, czy coś takiego. Na nim rosło też, to miałem powiedzieć. Teraz jest skultywowane. Ale na razie go nie planuję kupować. No, to już pokosy konkret. Dobra, 26 minut. Przejdziemy się jeszcze z praską. I będziemy kończyć. Dobra, tego sobie w sumie odstawię ewentualnie poza odcinkiem. Nie mogę poza odcinkiem, ponieważ chcę się przepiąć. I tym dziennikiem dalej jeździć. Nieważne. Dobra, zakrepiarę możemy w sumie. Tak, zaparkowałem nie po kolei wszystko. Niech będzie w takim razie. Nie to, nie to. Dobra. Zablokowany został. Któż tam został zablokowany? Ten? A, ten, co go puściłem przed chwilą, przez przypadek chyba. Tak? Nie wiem. Mapę mam dzisiaj wyłączoną. Chociaż przeważnie właśnie lubię mieć włączoną. Dobra, włączmy, bo jeszcze się musi rozłożyć tu z tyłu. Opuścić, ok. O, panie, jakie omijaki na początek. O, człowieku. Tak, to nieładnie. Taki wąski podbierak, ma czy mi się zdaje. Taki sam cały czas, ale jak na ten pokos, kurczę, tak ciężko będzie na dwa razy nawet wziąć. Albo mi się wydaje. Mam nadzieję, że to mi się nie wyrzuci na przejazd. Odcinka już mamy ponad, prawie 29. Myślę, co zrobić, bo nie chcę tego robić poza odcinkiem, ponieważ rzadko to robię ostatnio. No idealnie w przejeździe. Także poza odcinkiem nie chcę dokończać. Przedłużać odcinka też nie chcę. Także chyba sobie dokończymy w kolejnym odcinku. Ale jeszcze przejedziemy za dwa razy. Nie chcę też dłuższych odcinków robić, ponieważ no, mniejszą mam ochotę na tą grę ostatnio. I tak to jest wszystko takie powtarzalne bardziej. Niektórzy też pisali w komentarzach, że nudna już ta seria. Panie, miałem się rozłożyć. Kilka kostek już wyleciało. A ostatnio zacząłem też nową serię z Farminga 22 pod tytułem Chłopaki z Mazowsza, także jak ktoś nie widział, to zapraszam. Dzisiaj również nie dokończę mówić o tych odcinkach, które wrzucam w tym tygodniu. W poniedziałki właśnie tak samo jak w piątki Farminga 20 wrzucam. We wtorki i w czwartki w tym tygodniu wrzucam właśnie kolejne odcinki serii Chłopaków z Mazowsza.
A w środę właśnie, czyli dzisiaj wleciał odcinek ponad dwugodzinny z koszenia kukurydzy na kiszonkę z Reala, także również zapraszam do oglądania, jeśli ktoś nie widział, bo myślę, że ciekawy odcinek wyszedł. Dobra, zostały trzy pokąsy. Ale spore wyszły. Spore wyszły, ciężko to na dwa razy ogarnąć nawet. To sobie jeszcze cofniemy. Cofniemy. Okej, 31 minut, także będę kończył. Dokończymy sobie to, myślę, w kolejnym odcinku. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i do następnego razu. Trzymajcie się i pa, pa.